Czy wiesz, że ludzie przestają odczuwać ból, jeśli są przekonani, że lekarz podaje im morfinę, mimo że to sama woda? Czy wiesz, że pacjentom z Parkinsonem pomaga rozcięcie czaszki i jej zamknięcie, mimo że farmakologicznie nic się podczas takiej pozorowanej operacji nie robi? A może zdziwi cię fakt, że dla wielu osób sam kontakt z lekarzem jest już leczniczy? Słynny efekt placebo polega na tym, że coś na nas działa, przynosi efekty, mimo że to z logicznego punktu widzenia nie jest możliwe. Kawa bezkofeinowa, papieros beznikotynowy czy bezalkoholowa wódka mają dokładnie takie działanie jak te produkty z substancjami aktywnymi, kiedy podaje się je osobom, które o tym nie wiedzą. Z jedną tylko różnicą. Osoby przekonane, że alkohol podnosi pobudzenie seksualne, czują się bardziej pobudzone po alkoholu placebo niż po normalnym alkoholu, który te pobudzenie obniża. Podobnie jest z kawą. Niektórzy już po pierwszym łyku czują się bardziej pobudzeni, a tak naprawdę kofeina zawarta w kawie ma maksymalne stężenie we krwi dopiero po 30 minutach od jej wypicia, po czym szybko spada. Zaciekawione? To posłuchaj dalej. Badania pokazują, że dokładnie ta sama substancja w tej samej dawce ma najlepsze działanie wtedy, gdy jest podawana jako zastrzyk domięśniowy, następnie jako zastrzyk dożylny, potem kapsułka i tabletka. Najmniej skutecznie jest podawanie substancji w postaci płynów, z tym, że te gorzkie są bardziej skuteczne niż te słodkie. Kolor tabletki również ma znaczenie. Czerwone tabletki działają pobudzająco, a niebieskie bardziej relaksująco. Wyjątkiem od reguły jest Viagra. Aż strach pomyśleć, co by się działo, gdyby była czerwona. A jakie tabletki są najskuteczniejsze? Duże, okrągłe i białe. Na drugim miejscu były małe, czerwone pigułki. Może się to jednak zmieniać, gdyż badania były prowadzone na osobach, które kojarzyły takie tabletki z silnymi antybiotykami sprzedawanymi w tej postaci w latach 80. Zasada jest jednak taka, że im większa tabletka, im droższa i im więcej ich bierzemy, tym lepsze efekty możemy zauważyć. Oczywiście nie tylko sposób podawania leku ma znaczenie. Również kontakt z lekarzem i jego gabinet wywiera na nas podświadomy wpływ. Są badania, które pokazują, że kliniki uniwersyteckie są najskuteczniejsze w wywoływaniu efektu placebo. Ludzie szybciej zdrowieją i czują się lepiej zaopiekowani. Podobnie ściany obwieszone certyfikatami i dyplomami mają na nas ogromny wpływ. Jeśli więc chcesz sobie dodać kilku punktów do eksperckości, powieś w gabinecie, w którym przyjmujesz swoich pacjentów lub klientów, certyfikaty z ukończonych kursów i szkoleń. Nastawienie lekarza do pacjenta również jest niezwykle ważne. Im cieplej go traktuje, tym działa skuteczniej. Podobnie jak lekarz ze stetoskopem w porównaniu do tego bez słuchawek. Co jeszcze może działać jak placebo? Akupunktura, homeopatia, witaminy, suplementy diety, a czasami nawet psychoterapia czy leki antydepresyjne. Na przykład Prozac, lek przeciwdepresyjny, jest bardziej skuteczny od placebo tylko o 2%. Placebo nie jest wykorzystywane tylko w medycynie, ale również i w sporcie. Przykładowo zawodnicy, którzy mieli podawaną morfinę między zawodami, byli zdecydowanie bardziej odporni na ból podczas zawodów, kiedy podawano im placebo z informacją, że to morfina. Warto też wspomnieć, że tym mocniej działa efekt placebo w podawaniu leków przeciwbólowych, im badani są przekonani, że dostają mocniejszy lek. Przekonanie, że otrzymali morfinę, działa lepiej niż gdyby otrzymali ibuprom. Z drugiej zaś strony pamiętaj o efekcie nocebo, czyli działaniu odwrotnym od placebo. Jeśli czytasz w ulotce skutki uboczne jakiegoś leku, to możesz mieć wrażenie, że właśnie ich doświadczasz. Jeśli ktoś ci powie, że ma wszy, to możesz czuć, że swędzi i ciebie głowa, a kiedy widzisz, że osoba wychodząca od dentysty jest czerwona z bólu, może cię później bardziej boleć twój własny zabieg. Na co najlepiej działa placebo? Zdecydowanie na obniżenie bólu, ale również na wiele innych schorzeń i problemów, nawet takich jak astma. Okazuje się, że osoby, które inhalowały się samą wodą, ale wierzyły, że są tam antyalergeny, przestawały się dusić. Jak to możliwe, że to działa? Między innymi na zasadzie warunkowania klasycznego. Jeśli braliśmy latami paracetamol w białej, słodkiej tabletce, to po jakimś czasie już samo wzięcie słodkiej tabletki bez substancji aktywnej może wywołać wyuczoną reakcję organizmu. Podobnie jak zapach czy smak kawy bezkofeinowej. Po prostu uczymy się tego, jak powinniśmy się zachowywać po zażyciu pewnej substancji, oczywiście do pewnego stopnia. Osoby biorące udział w eksperymencie, gdzie podano im tabletki i powiedziano, że to środek narkotyczny, zachowywali się jak szaleni, mimo że to była tylko witamina C. Już same oczekiwania powodują, że badani najmniejsze pobudzenie ich organizmu odczytywali jako działanie narkotyku. Natomiast w drugiej grupie, gdzie podano badanym substancję pobudzającą i powiedziano, że to zwykła witamina, osoby zachowywały się normalnie, bo każde pobudzenie odczytywali jako na przykład objaw zakłopotania w nowej sytuacji.
Jak widzisz, efekt placebo i efekt nocebo to nic innego jak tylko chęć sprostania pewnym oczekiwaniom i tak naprawdę nie ma w sobie nic magicznego. Zobacz, że my bardzo często na podstawie różnych przesłanek, często nawet nieświadomie, po prostu chętniej ufamy na przykład osobom, które mają tytuł profesora. Zdecydowanie bardziej wiarygodni wydają nam się lekarze, którzy są ubrani w biały fartuch i mają stetoskop na szyi, mimo że często te osoby, które po prostu chodzą w zwyczajnym ubraniu, mogą być zdecydowanie lepsze. I my w ten sposób gdzieś swoje oczekiwania budujemy właśnie na czymś takim. Więc ja Cię bardzo zachęcam do tego, abyś za dużo pieniędzy nie wydawał na różnego rodzaju specyfiki, które mają niby magiczną moc, ale ich działanie nie jest potwierdzone naukowo. Zachęcam Cię do tego, abyś pamiętał o efekcie nocebo, czyli nie czytał ulotek i efektów ubocznych różnych leków, zanim one jeszcze nie nastąpią, bo często możesz je po prostu wywołać tym sposobem. Podobnie jak słuchanie narzekań pacjentów w kolejce, zanim wejdziesz do lekarza, czy słuchanie jęków, bólu, które często słychać w kolejce przed gabinetem dentystycznym. Także pamiętaj o tym. Ja też bardzo bym chciała, żebyś się podzielił w komentarzu, jak jeszcze w codziennym życiu możesz wykorzystać ten efekt, zarówno placebo, jak i nocebo. Jeśli natomiast chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób zacząć korzystać z wiedzy, którą cały czas zdobywasz. Domyślam się, że się dużo uczysz, że wiele różnych ciekawych wskazówek słyszysz od chociażby swoich znajomych. I teraz pytanie, dlaczego z nich nie korzystasz? Ja chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób zmienić to w praktykę, więc koniecznie subskrybuj ten kanał, bo już o tym będę mówiła w następnym odcinku. Jeśli natomiast czujesz, że gdzieś stanąłeś w miejscu, nie możesz ruszyć, potrzebujesz energii do działania, zastanawiasz się tak naprawdę, czego chcesz i co możesz zrobić, jaką zmianę możesz wdrożyć w swoje życie, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do 7-dniowego wyzwania na Facebooku, zupełnie bezpłatnego i możesz do niego dołączyć na stronie wyzwanie.dorotafilipiuk.pl. Wyzwanie zaczynamy już 24 lipca, także dołącz do nas jak najszybciej i skorzystaj z ogromu wiedzy, wspaniałego wsparcia tak wielu osób, które chcą dokładnie osiągnąć to, co Ty. Do zobaczenia wkrótce.